Co z kasynem oficerskim? Ładny obiekt, ładny i bardzo zniszczony. Bardzo, bardzo piękny, bardzo przygnębiający. Nie, na mnie to działa źle. Euromaster Dytko zaprasza na serwis aut. Opony, oleje, części zamienne. Wszystko w atrakcyjnych cenach. Nysa, telefon 40 90 290. Czy dawne kasyno oficerskie, dziś po zakupie terenu FSO należące do gminy, popadnie w ruinę podobnie jak rzeźnia? Zdania są podzielone. Miasto zastanawia się nad koncepcją. Sceptycy twierdzą, że remont byłby zbyt kosztowny. Kasyno oficerskie garnizonu artylerii polowej, stacjonującego w Nysie w końcu XIX wieku, po wojnie stało się częścią fabryki samochodów dostawczych. W budynku mieściły się biura dyrekcji, a także zakładowa przychodnia. Jednak budynek nieremontowany niszczeje. Ciekawość była taka ogromna, że postanowiliśmy tutaj z kolegami przyjść i zobaczyć to wszystko, także było warto, na pewno było warto. I to z zewnątrz piękny, a wewnątrz jednak w stanie nie najlepszym. 50 na 50. Grupa mieszkańców w sobotni słoneczny poranek udała się na wycieczkę, by zobaczyć ten zabytek. Gospodarzem był Urząd Miejski w Nysie. Zgodnie z tym, co deklaruje pan burmistrz, zrobimy wszystko, żeby budynek został w rękach gminy. Jakie będzie jego przeznaczenie, co się z nim wydarzy? Czas pokaże. Gmina pracuje nad koncepcją, ale jak słyszymy, jeszcze nie ma nic konkretnego. Jest wiele koncepcji na ten budynek, czy przynajmniej trzy, jedna, dwie? A mogę nie powiedzieć. Zostanie to tajemnicą jeszcze na tym etapie. Tak samo jak ten budynek, tak samo teren FSO jest terenem, który przyciąga. On ma w sobie magnes, zresztą wchodząc tutaj widzimy, jakie jest zainteresowanie. Natomiast dopóki nie jest to pewne, nie widzę na razie sensu, żeby o tym mówić. Ten klimat niektórych tych mniej optymistycznych przygnębia. Ładny obiekt, ładny i bardzo zniszczony. Bardzo, bardzo piękny, bardzo przygnębiający. Nie, na mnie to działa źle, mentalnie. Ale pan tu przyszedł, po co? No, zobaczyć jeszcze, póki jest co oglądać, bo nie sądzę, żeby jeszcze długo było można to, coś zobaczyć. Zawali się. Stan w środku znacznie się pogorszył. Prywatny właściciel po zamknięciu zakładu nie inwestował w remonty. Maciej Skulski z grupy Projekt Nysa dodaje, że niezależnie od stanu budynku, jego lokalizacja nie sprzyja rewitalizacji. Moim zdaniem to koliduje zupełnie z koncepcją stworzenia tutaj strefy przemysłowej, bo taki obiekt nie ma miejsca. Strefie przemysłowej, chyba że na przykład, nie wiem, Rolls-Royce umieści tu produkcję i zrobi sobie tutaj budynek dyrekcji. O, to wtedy tak, bo to koszta są takie, że to by mogło tylko funkcjonować, jeśli koncepcja by była nie przemysłowa, tylko mieszkalna. Budowa osiedla, wtedy można, prywatny inwestor robi tutaj restaurację, czy hotel, czy klub. Na forcie można postawić namiot, zadaszyć, zrobić koncerty, ale lokowanie przemysłu tutaj skazuje ten obiekt na śmierć. Taniej jest budować dzisiaj niż remontować takie zabytki. No tak, ale zabytki są, no powinny być, powinniśmy o nie dbać. Tylko tak jak mówię, no, ten zabytek w środku strefy przemysłowej nie ma sensu najmniejszego. No co, tokarki tu się wstawi, czy... A koszta remontu tego doprowadzenia do stanu używalności są kolosalne. Tak jak mówię, musiałby być jakiś inwestor. Czy to kolejna perełka, która musi odejść w zapomnienie, czy po prostu zostać zburzona? Już odchodzi, to widać. To jak rzeźnia, tak się to skończy. Nie wszyscy są tak pesymistyczni. Pan Andrzej przypomina los innej perełki architektury w Nysie, która była w podobnym stanie. No nie, jest to piękny obiekt, który po prostu należy odrestaurować. Najlepszy przykład jest dawne koszary, chyba to, nie wiem, tego do pułku było. Tam, gdzie dziś była siedziba straży pożarnej, szkoły pożarnictwa na obrzeżu Tobruku, jest pięknie odrestaurowany, prawda? A my tam byliśmy, ten budynek zwiedzaliśmy, był w stanie gorszym niż ten. Ale to odrestaurował prywatny właściciel. Tylko gdzie ten milioner z zacięciem do zabytków? Czy może jednak się znajdzie? No, ja mogę tylko powiedzieć, że ja na przykład z mojego punktu widzenia to myślę, że powinno być to sprzedane. Powinno to być w rękach prywatnych i w Europie i na świecie. W takich obiektach tworzy się hotele z super restauracjami. Naprawdę z restauracjami z prawdziwego zdarzenia.
I tak to powinno być wykorzystane. Bardzo dużo tutaj przyjeżdża Niemców, bardzo dużo cudzoziemców i bardzo chętnie w takich obiektach by zamieszkali i łącznie z restauracją stołowaliby się, a nie po jakichś tam barach, prawda? Bo nie ma. Ale nie by się podobało w takiej restauracji być. Nie by się tak, nie by się bardzo podobało. I bym przychodziła, nigdzie nie chodzę w Niesie. Także to ja uważam, że powinno to przynosić dochody. Że powinno to być... To są straszne pieniądze do zainwestowania. To nie jest jak ktoś tutaj rzucił 5 milionów złotych, tu razy 10. I myślę, że ktoś by się znalazł, kto by to chętnie zrobił, tylko trzeba to sprzedać. Bo gmina nic nie zrobi. Naprawdę nic nie zrobi. Skąd te pieniądze wziąć teraz? No gmina nie zrobi, a prywatne osoby posiadają takie środki już w Polsce w tej chwili. Chciałoby się powiedzieć, prywatny inwestor z milionami pilnie poszukiwany. Kto wie, może przy kolejnej kumulacji totolotka wygrana szóstka przypadnie miłośnikowi zabytków z Nysy. Euromaster Dytko zaprasza na serwis aut. Opony, oleje, części zamienne. Wszystko w atrakcyjnych cenach. Nysa. Telefon 40 90 290.